Dzień dobry, kochani. Pieski szaleją. Słuchajcie, zaraz będę sobie robiła takie drugie śniadanie, drugi posiłek, taki można powiedzieć. I miałam, słuchajcie, zrobić truskawki z jagodami na patelni, z erytrytolem. Takie, wiecie, takie. No fajnie zrobić z nich taką papkę, ale mi się nie chciało, przyznam szczerze, więc wrzuciłam, rozmroziłam w mikrofali. I dodam sobie tutaj tak: twarożek, twaróg chudy, erytrytol. I truskawki, i jagody. I myślę, że to będzie takie pyszne, będzie to pyszna taka przekąska. Także taki jest plan. A jeśli chodzi o twaróg, to. Boże, palce fioletowe od jagód. Jeśli chodzi o twaróg, to mam taki chudy i powiem Wam, że bardzo mi smakują rzeczy z tej biedronkowej firmy. Mamy w domu serek wiejski, mamy taki serek śmietankowy, twarogi też są całkiem spoko. Także lecimy z jedzonkiem. No dobrze, kochani, może i nie wygląda, ale na pewno będzie smakować wybornie. Także taka moja przekąska. Twaróg, erytrytol, truskaweczki na ciepło, jagody. Życzcie mi smacznego! Moi drodzy, słuchajcie, wiecie co? Dzisiaj chciałabym Wam coś pokazać, dlatego że jakieś pół godziny temu był u mnie kurier i nie wiem, czy Wam wspominałam, ale ostatnio gdzieś tam przeglądając internety. Nie wiem, czy na Facebooku wyskoczyła mi reklama C&A, CIA, i zobaczyłam tam jedną rzecz, która po prostu się do mnie uśmiechnęła, zawołała mnie i musiałam ją zamówić. I słuchajcie, ją zamówiłam, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, i ona już dzisiaj jest u mnie, także no mega, mega, mega szybko, więc C&A, brawo, bardzo, bardzo szybko. Aż po prostu się zdziwiłam. Także za chwilę przymierzymy sobie tego baranka, tego misia. Już od jakiegoś czasu chodził za mną taki misiaczek, taki polarek, taka bluza. Także jak zobaczyłam właśnie na C&A tą reklamę, to stwierdziłam, zamawiam. Także mam tutaj karton, zaraz sobie wyjmiemy, zaraz sobie przymierzymy, zobaczymy, jak to wygląda. A z takich spraw organizacyjnych, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To na pewno to, moi drodzy, że Leo zaczyna ferie zimowe. U nas zaczynają się 23, a 27 w piątek jedziemy na Mazury. Jedziemy na Mazury, słuchajcie, troszeczkę sobie pochillować, pokąpać się. Ja na przykład bardzo chcę pokorzystać z sauny, także jedziemy sobie w to miejsce, gdzie byliśmy na wakacjach, dlatego że jeżeli chodzi o Mazury, Mikołajki, to miejsce nas po prostu tak zachwyciło. Dzieci chcą tam wracać. Też jak pytałam Leosia, gdzie by chciał pojechać, to od razu powiedział, on chce jechać tam. Także jedziemy, słuchajcie, 27 w piątek, więc bardzo, bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać i dzisiaj, słuchajcie, też zamówiłam Nelci strój kąpielowy, dlatego że ja ostatnio, tak, ona miała przez 3 lata różne tam stroje kąpielowe, wyrosła z nich. W tamtym roku kupiłam jej po prostu coś tylko na szybko. No i stwierdziłam, że on już jest też taki lekko ciasny, więc zamówiłam dzisiaj na szybko w Sinseju jej strój kąpielowy, jakiś tam z myszką mini akurat był, słuchajcie, w ogóle na promocji. Kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy, także to Wam na pewno też pokażę. Więc jedziemy, przygotowujemy się i mentalnie już jesteśmy praktycznie na Mazurach. I powiem Wam, że teraz pierwszy raz chciałabym, żeby spadł śnieg, żeby to, wiecie, to był taki biały wyjazd nad jeziorem. Fajnie by było, ale zerkając przez okno cały czas, moi drodzy, mamy ten październik, o którym Wam wczoraj mówiłam. Także to z takich spraw organizacyjnych. Słuchajcie, Nelcia przed świętami miała mieć jasełka. Niestety one nie doszły do skutku i ma teraz niedługo 20 jasełka, no i będzie aniołkiem. I ja już tak mówię, dobra, przypadło. Ale znowu jest pomysł, żeby połączyć jasełka z dniem babci i dziadka, więc i moi rodzice pójdą, i ja pójdę. Krzysiek akurat będzie w pracy na występ. No i zamówiłam jej wczoraj też skrzydełka. Piękne, złote skrzydełka. Także też myślę, że jutro już do mnie dojdą. Więc Nelcia ma być ubrana na biało, więc słuchajcie, będzie ubrana na biało. Ma taką białą, tiulową spódniczkę ze złotym paseczkiem i złote skrzydła jej zamówiłam. Także no myślę, że będzie wyglądała naprawdę prześlicznie. I ja już, słuchajcie, oczywiście przeżywam, no bo będzie pewnie płacz, będą emocje. Zresztą też pisaliście mi niejednokrotnie, że też tak macie, jak wasze dziecko gdzieś występuje. To
razu aż łzy cisną się do oczu, więc jestem bardzo ciekawa, jak ona sobie poradzi. Leoś w jej wieku był Józefem w swoim przedszkolu, mówił główną rolę i poradził sobie przepięknie. Oczywiście ja cały występ praktycznie przepłakałam, śmiech przez łzy, uśmiech przez łzy, także jestem ciekawa, jak Nel sobie poradzi. Także o tym też Wam na pewno powiem. No już też nie chcę zapeszać, ale praktycznie jedną nogą mamy już zabukowane nasze wakacje. Całą rodziną, więc będzie, myślę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie, ale o tym później, no bo słuchajcie, styczeń, a ja już tu o wakacjach, jeszcze walentynki, prawda? Jeszcze święta, Wielkanoc, a ja już tutaj o wakacjach Wam wyskakuję. Także to z takich spraw, moi drodzy, organizacyjnych, a tymczasem biorę się za karton, wyjmuję swój misio, polarko, kurteczkę, tak, wiecie, że u mnie różne słowa powstają podczas nagrywania, zakładam, mierzymy, sprawdzimy, jak to wygląda, jeżeli nie, to odsyłamy. Ja w ogóle ostatnio też nie mam, mówiła mi Krzyśkowi, że ja nie mam takiej manii oddawania rzeczy, ja bardzo nie lubię zwrotów, mnie to denerwuje, nie lubię tego i nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu już zamówiłam sobie rewelacyjną, taką sukienkową, oversize'ową bluzę właśnie C&A, z tutaj taką fajną aplikacją, no i ona już wtedy była duża, i ona... Nie każdy oversize na mnie dobrze wygląda. Są oversize'y, które naprawdę mnie pogrubiają i nie czuję się w nich dobrze. No i jak wczoraj przymierzyłam tą sukienkę, to wow. I na początku pojawił mi się w głowie plan, że może na Instastory, ona jest nowa, z metką, odsprzedam ją taniej, może jakaś dziewczyna byłaby chętna, ale potem pomyślałam, że ta bluza jest tak świetna, tak mi się podoba, do konwersów, na sportowo, do latania, do biegania, zaniosę ją do krawcowej, mam dobrą krawcową, która myślę, że sobie z tym poradzi i mi ją po prostu zwęży, zobaczymy, co ona na to powie. Także bluzy nie sprzedaję póki co, ale tak jak mówię, no mogłam ją, prawda, zwrócić, mogłam wziąć rozmiar mniejszą, no nie, no ja nie lubię zwrotów, nie lubię wymian, ale teraz sobie postanowiłam, że jeżeli coś nie będzie na mnie pasować, mówiłam Wam, że też robiłam zamówienie z Zary, jeżeli coś nie będzie pasować, odsyłam po prostu, odsyłam, muszę się tego nauczyć. Dobra, bo się rozgadałam, dziś w ogóle mam w planie jeszcze nagrać dwie rolki na Instagram, co polecam z Action, takie nowości, i co polecam z Rossmana, także produktywnie chciałabym też nagrać film na Boogie Silver, a czas goni, moi drodzy, dobra, nie gadamy tyle. Dobrze, wyciągnęłam już swojego misiaczka. Już Wam pokazuję. Wiecie, że ona, ta kurteczka, ten misiaczek, była jeszcze w odcieniu zieleni. Takie wow, konkretnej zieleni. Ja mam taką marynarkę z Shein na zieloną, więc była jeszcze zielona, ale już stwierdziłam, dobra, zobaczymy tą jasną, uniwersalną, w takim pięknym, kremowym kolorze. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, już Wam pokażę. To jest taki typowy baranek. Z tyłu ma takie tutaj naszywki. Zobaczcie. I prezentuje się tak, także ja zaraz ją sobie przymierzę, ale powiem Wam, że jak ją zobaczyłam, to po prostu tak mnie urzekła, naprawdę, że od razu po prostu nie robiąc nic, stwierdziłam, zamawiam, zobaczymy. Taka fajna ala bluza, ala polarek, mięciutka, przyjemna, taka przejścióweczka, wiecie, nawet jak zimne lato będzie, zimna wiosna, to no teraz na pewno no to jeszcze jest za zimno, ale zobaczcie, tak wygląda. Dobra, także mierzymy sobie baranka. Dobrze, dobrze, kochani, mam już na sobie baranka. Baranek wygląda tak, jest to oczywiście biodróweczka, ale zobaczcie, no powiem Wam, że super, naprawdę super, bardzo mi się podoba. Były jeszcze takie zielone, słuchajcie, ja mam tutaj w ogóle olejek jeszcze, bo będę też nagrywać i o nim mówić. Takie zielone były, słuchajcie, takie o zielone, ale mówię, dobra, niech wygra coś takiego klasycznego, a tak jak Wam wspominałam, już od jakiegoś czasu szukałam, także mam na sobie w ogóle czarne leginsy i czarną koszulkę. Mam nadzieję, że nic tutaj baranek po sobie, misio po sobie nie zostawi, także już Wam pokazuję. Ja oczywiście wszystko lubię nosić rozpięte, mamy kieszonki, tutaj mamy taki fajny, zobaczcie, taką fajną materiałową wstawkę. No i zobaczcie, no powiem Wam, że super. Są kieszonki, także można sobie tutaj do kieszonek coś włożyć. Jeszcze sobie zapnę. Czekajcie. Zapnę sobie. Bardzo fajna, uniwersalna. O, i spójrzcie. Tak ona się prezentuje. Super, naprawdę super. Kieszonki, wstawki z materiału. Świetna, naprawdę świetna.
No ciekawa jestem, słuchajcie, jak wam się podoba, co wy na to, moi drodzy. Ja nie lubię być zapięta, także rozpinam i już wam pokazuję też, jak wygląda z tyłu baranek. Nie wiem, czy zobaczycie, tak wygląda baranek z tyłu, mięciutki, fajniutki i słuchajcie, no co, no to jest biodróweczka, tak? To jest biodrówka, fajna do jakichś dżinsów, także proszę bardzo, 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 bardzo mi się podoba, więc fajnie, fajnie, że mi się wyświetliło, fajnie, że kupiłam. Będę nosić. Jest okej, będę nosić. No i tak, kochani, właśnie nagrywałam wam, tak jak wam wspominałam, na Insta Stories polecajki z Action. To jest rolka, która trwa naprawdę chwilkę, więc trzeba szybko powiedzieć, więc pokazałam swoje ulubione perfumy, zapachy do pomieszczeń. Oczywiście mój ostatnio ulubieniec, też notesiki, jakieś tam długopisy. Pokazałam też te konturówki, zresztą dzisiaj mam tą kolejną na ustach i twierdzę, że są świetne. Uwaga, uwaga, a teraz będzie pogadanka. Także jeżeli macie ochotę na pogadankę, to zapraszam. Nie będę się denerwować na światło. Nie będę się dzisiaj denerwować na światło. Nie ma co sobie psuć tym tutaj nastroju, ale cały dzień. Tak właśnie jest. Dobra, kochani, słuchajcie, chciałabym wyrazić swoje zdanie, swoją opinię. Uważam, że nie warto tak robić. Temat będzie dotyczył dzieciaczków, dzieci i ich pasji i karania ich za różne rzeczy. I powiem wam, że wczoraj rozmawialiśmy tak sobie z Krzyśkiem i z Leosiem na temat jednej sytuacji i ja po prostu od razu się zbulwersowałam, słuchajcie. I tak, może nie wiem od czego zacząć, ale jeżeli wasze dzieci mają pasję, jeżeli coś lubią robić, to wspierajcie te dzieciaczki w tym, rozmawiajcie z nimi o tym, nawet jak poniosą jakąś porażkę, jakieś niepowodzenie, to rozmawiajcie, nie karajcie dzieci za to, nie denerwujcie się, że coś im poszło nie tak, bo to jest naprawdę najgorsze, co może być. Słuchajcie, przytoczę wam taki przykład. Jest na przykład trening u Leosia, albo grają jakiś mecz, prawda? No bardzo słabo zauważyłam, załóżmy, poszedł im ten mecz. Znaczy, tak było, okej, tak było, dobra, tak było. Mieli sparring, wiecie, mówiłam wam ostatnio, nie poszło im najlepiej, poszło im naprawdę fatalnie wręcz, słabo, bardzo słabo im poszło. Przeciwnicy byli o wiele, 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 wiele lepsi niż oni. No i słuchajcie, wrócił Leo do domu z Krzyśkiem, no i porozmawialiśmy, tak? Leoś mówi, że słabo poszło, więc my mówimy, Leosiu, faktycznie było tam kilka małych błędów, nie dociągnięć, ale to sobie poprawisz. Wiadomo, trening, czyli mistrza, będzie lepiej, dacie radę. I Leoś mówi, no faktycznie słabo nam poszło, widziałem też gdzieś tam swoje błędy, także my jesteśmy od tego, żeby to dziecko wesprzeć, tak? I powiedzieć mu, dasz sobie radę, następnym razem będzie lepiej, doładować go, nie dołować go, tylko doładować go pozytywnym myśleniem, pozytywną energią, tym, że będzie lepiej, ale też powiedzieć mu delikatnie, jakie tam minimalne błędy zrobił, żeby dziecko mogło sobie to przepracować, prawda? I gdzieś tam poprawić. My jesteśmy też po to, żeby dzieci w tych pasjach i ich pasjach po prostu wspierać. Natomiast wspierajcie swoje dziecko. Ja nie rozumiem, jak można karać dziecko za pasję i za niepowodzenie. Dla mnie to jest po prostu straszne. Owszem, jeżeli dziecko, nie wiem, jakoś gdzieś tam was okłamało, jest niegrzeczne, tak? Umawialiście się z dzieckiem na coś innego, zrobiło inaczej, zrobiło źle, faktycznie. Ja jestem za tym, żeby ograniczyć gdzieś tam gry, ograniczyć gdzieś tam tablet, żeby to dziecko sobie przemyślało, że zrobiło źle, faktycznie. Ale słuchajcie, nie za pasję, nie za coś, co dziecku sprawia przyjemność. Przecież to jeszcze bardziej dłuje takie dziecko. Jak to dziecko później pójdzie, słuchajcie, czy na jakieś zajęcia, czy na treningi, czy właśnie na zajęcia dodatkowe, które lubi, tak? Ono potem będzie miało presję, będzie zdenerwowane, będzie miał presję, za każdym razem jak pójdzie na te jakieś dodatkowe zajęcia, będzie patrzyło na minę mamy albo taty, będzie starało się być lepsze, może mu to nie wychodzić, może mu to wychodzić, dziecko będzie nieszczęśliwe, będzie czuło presję, już nie będzie mu to sprawiało żadnej przyjemności. Ja po prostu nie rozumiem, jak za jakieś niepowodzenie dziecka, można dać mu karę, nie wiem, nagranie na telewizor, na cokolwiek. No moim zdaniem to nie tędy droga, po prostu nie tędy droga. Ja uważam, że dziecko w takich momentach jeszcze bardziej trzeba wesprzeć, a przede wszystkim z dzieckiem jeszcze w takim momencie trzeba po prostu porozmawiać, tak? Dać mu taki zastrzyk dobrej energii, bo dziecko może wrócić smutne, tak? Że mu się nie udało, że było beznadziejnie, że nie wyszło tak, jak on chciał, żeby wyszło, że jest słaby, że on już nie chce. No nie,
z nim trzeba porozmawiać, że takie rzeczy się zdarzają. Trening czyni mistrza, każdemu może się zdarzyć, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale faktycznie też fajnie dziecko zmobilizować, zmotywować i powiedzieć mu tak, tu zrobiłeś takie malutkie błędy, mankamenty, warto następnym razem je poprawić. Tak? To nie jest koniec świata, to nie jest koniec świata, ale żeby karać dziecko, nie wiem, bo źle zaśpiewał na festiwalu piosenki, źle zagrał w piłkę, nie zdobył jakiegoś medalu, bardzo dużo rodziców tak robi, że wywiera właśnie presję na tych dzieciaczkach. To jest tylko jakiś taki mały przykład po prostu ode mnie, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyśmy wspierali swoje dzieci, rozmawiali z dziećmi, wspierali je w niepowodzeniach i w powodzeniach i po prostu na dzieciach się nie wyżywali, nie dawali im żadnych kar za to, że gdzieś tam coś im nie poszło, bo to jest okropne po prostu, okropne. To ja sobie teraz tak, słuchajcie, się teraz zastanawiam, że ja jak byłam małą dziewczynką, to jeździłam na festiwale piosenki. Wiadomo, śpiewanie, rywalizacja, rodzice mnie wozili na takie festiwale, potem też jeździłam z instruktorką i z zespołem. I ja teraz tak czuję się, wiecie, ja bym wychodziła na tę scenę z taką kurwa presją, przepraszam, że przyklęłam. I to było niezależne ode mnie. Wiecie, że ja czasem lubię i czasem mi się wymknie. Wiecie o tym, że tak, zwalczę z tym. Tutaj na vlogach staram się tego nie robić. Natomiast słuchajcie, no kurde, stanęłabym na tej scenie i zamiast skupić się na tym, co tu i teraz, żeby dobrze zaśpiewać, fajnie zaśpiewać, tak jak to czuję, to ja bym stała kuźwa z presją i z nerwami, co moja mama powie, co mój tata powie, czy dostanę karę, a jak się nie dostanę, a jak nie przejdę, a jak nie zajmę jakiegoś, broń Boże, miejsca, co będzie kurde w domu? No kurde, szlaban na wszystko będzie. No nie, po prostu nie. Moi rodzice też zawsze w moich pasjach mnie wspierali, tak samo mojego brata. Mój brat grał w ogóle w piłkę, ja śpiewałam, więc mój tato cały czas jeździł z moim bratem na treningi, na piłkę, moja mama była zawsze ze mną i rodzice nas wspierali zawsze dobrym słowem, zawsze nas motywowali, zawsze byli przy nas, a kiedy coś poszło na mnie tak, to po prostu przytulali i mówili, dasz sobie radę, jesteś dobra, jesteś super i jesteśmy z ciebie dumni, tak czy inaczej. Więc wiecie, o co mi chodzi. Faktycznie, no mówię, jeżeli nasze dziecko ma pasję i czasem mu coś nie wyjdzie, nie zniechęcajmy go. Nie dawajmy mu kar po prostu, nie zniechęcajmy tego dzieciaczka. Słuchajcie, takie moje przesłanie, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Takie jest moje zdanie, ja tak uważam i uważam, że tak się nie powinno robić. Nie powinno się tak robić. Rozmowa, wsparcie, rzecz najważniejsza. I nie tylko w dziedzinie hobby, pasji naszego dziecka, czy tam jakichś tam niepowodzeń. W życiu codziennym warto z dzieckiem rozmawiać. Jeszcze mi się teraz tak coś przypomniało, że bardzo często my w tym zabieganym gdzieś tam świecie dużo ludzi bardzo dużo pracuje, tak? Kiedy dziecko przyjdzie do was i chce wam powiedzieć nawet jakąś najmniejszą duperelę, która was kompletnie nie interesuje, posłuchajcie. Posłuchajcie, bo następnym razem, kiedy dziecko będzie miało większy problem, poważniejszy problem, to już do was nie przyjdzie, bo sobie pomyśli, mama nie ma czasu, nie zwraca uwagi, nie słucha, o czym do niej mówię. Także słuchajcie, ja dzisiaj tutaj taka pani psycholog po prostu jestem, ale stwierdziłam, że o takich rzeczach też warto rozmawiać i mówić, a wiem, że oglądają mnie tutaj mamusie, rodzice, przyszli rodzice, przyszłe mamy, przyszli tatusiowie. To nie dotyczy się tylko dzieci, to dotyczy też się partnera, związku, relacji, rodziny, tak, znajomych, przyjaciółki. Wsparcie, rozmowa, rzecz święta, rzecz najważniejsza. Drugiej osobie musi wiedzieć, że nam na niej zależy. O tak. No, to tyle, kochani. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Słuchajcie, idziemy na chwilę do Lidla, po szybką spożywkę wyskoczyliśmy z Krzyśkiem i z Nelcią i zobaczcie, szukałam bardzo długo takiej szklanej wyciskarki do cytryn i jest Pepko, w ogóle nie wiem, 4 zł chyba kosztuje, ale super, mega mi się podoba. No i słuchajcie, wróciliśmy do domku. Wszyscy się teraz biorą za obiad o kolację, bo trochę czasu minęło. No zobaczcie, wzięłam tę wyciskarkę. Kiedyś szukałam, nie chciałam takiej zwykłej, metalowej czy plastikowej. No i w Pepko ze 4 zł kupiłam. Tutaj słuchajcie, też kupiłam pak choya, jakieś mamy... Szklana.
Tak, to jest właśnie szklana, więc mówiłam, że jest po prostu super, nie? Szklana. I za taką cenę w ogóle nie mogę ogarnąć się z tą ceną. Tutaj jakieś tam jeszcze zakupy spożywcze, kupiłam pak choya, będę zaraz robić kolację, tutaj już powoli zakupki wyjmuję. I kupiłam, słuchajcie, w sklepiku taką tarkę. Ja szukałam takiej tarki do imbiru i do skórki z cytryny, więc teraz mam w końcu. Moja mama miała, 6 zł kosztowała taka tarka. Także moja mama miała, kochani, i ja nigdzie nie mogłam jej znaleźć, aż w końcu znalazłam. Także bardzo, bardzo się cieszę. Będę sobie tarkować imbir do mojej ciepłej wody z cytryną. A tymczasem zaraz to wszystko chowamy, rozpakowujemy zakupy spożywcze, bo troszkę tego jest, nie dużo, ale troszkę jest. No i co? I żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Hej, pa! Hej, hej!